której przyjęty został pod politycznymi podziałami projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie farmaceuty i prawo farmaceutyczne. Ustawa przyjęta ponad podziałami politycznymi, ustawa przyjęta z głębokim zrozumieniem, ale najważniejsze jest to, że ustawa daje ochronę przynależną funkcjonariuszowi publicznemu, farmaceutom i technikom farmaceutycznym. Dlaczego taki projekt ustawy powstał i dlaczego ja jako wnioskodawca o ten projekt zabiegałem? Szanowni Państwo, od wielu miesięcy polscy farmaceuci, polscy aptekarze włączyli się masowo w akcję szczepień. Wielu z nas dostało drugą lub trzecią dawkę szczepienia właśnie w aptece, nie w przychodni, nie w szpitalu, ale właśnie w aptece. Ale często jest tak, i niestety coraz częściej zdarza się tak, że ci, którzy służą społeczeństwu, polscy farmaceuci, polscy aptekarze, padają ofiarą agresji. Padają ofiarą agresji tych, którzy nie wierzą w pandemię, tych, którzy nie chcą uwierzyć, że szczepionki działają. Padają ofiarą agresji tych, którzy dzisiaj dbają o nasze zdrowie. Przyjęty dzisiaj przez Komisję Zdrowia właściwie jednogłośnie projekt ustawy nadaje farmaceutom, aptekarzom ochronę przynależną funkcjonariuszowi publicznemu. To oznacza, że każdy akt agresji, każdy akt przemocy, groźby skierowany do farmaceuty, który wykonuje swoje zadania zawodowe, będzie ścigany przez państwo z urzędu i ta kara będzie groziła do 3 lat pozbawienia wolności. Dzisiaj także uczyniliśmy pierwszy krok do zakończenia pewnej niesprawiedliwości, bo farmaceuci, aptekarze to niezależny zawód medyczny, ale jako jedyny niezależny zawód medyczny nie byli chronieni przed atakami agresji, nie byli dostrzegani przez państwo. Pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, lekarze, dentyści, wszyscy oni od lat cieszą się ochroną ze strony państwa. Nie wiedzieć czemu państwo przez ostatnie lata nie dostrzegało farmaceutów, nie dostrzegało aptekarzy, którzy przecież nie od dzisiaj i nie od czasu pandemii zaczęli padać ofiarą agresji, przemocy, niezadowolenia ze strony pacjentów, którzy przychodzili wykupić leki lub wręcz żądali wydania leków, które im się nie należały. Bardzo dziękuję wszystkim posłom, posłankom ze wszystkich klubów parlamentarnych, którzy poparli inicjatywę Lewicy. Rzadko się zdarza w tym parlamencie, że ustawa zaproponowana przez opozycję dostaje tak szerokie uznanie ze strony całego środowiska politycznego. Dziś uczyniliśmy pierwszy krok do zakończenia niesprawiedliwości, a daliśmy poczucie bezpieczeństwa wszystkim polskim aptekarzom, farmaceutom w wykonywaniu swoich zawodowych obowiązków. Bardzo się cieszę i dziękuję posłom, panią posłankom i posłom za przyjęcie poprawek prawa farmaceutycznego i przyjęcie poprawek w ustawie o zawodzie farmaceuty, dzięki którym farmaceuci, technicy farmaceutyczni będą podlegali takiej ochronie prawnej, jaka przynależy funkcjonariuszowi publicznemu. Od bardzo wielu lat mamy do czynienia z atakami agresji w aptekach, które niestety nasiliły się w okresie pandemii. COVID-19 dochodziło do pobicia farmaceutów czy też demolowania lokali aptecznych. Również w czasach, kiedy nie mieliśmy do czynienia z pandemią, powszechne były, często zdarzały się akty agresji ze strony pacjentów podczas wykupywania leków czy udzielania porady farmaceutycznej. Pacjenci oczekiwali często od nas wydawania środków niedozwolonych pod przymusem, szantażując bądź grożąc pacjentom, farmaceutom przy wykonywaniu czynności zawodowych. Dlatego też bardzo się cieszę, że te zmiany prawne zostały zaakceptowane ponad podziałami. Dziękuję klubowi Lewicy za pokazanie tej poprawki, procedowanie tej poprawki. My farmaceuci w ostatnim czasie zaszczepiliśmy przeciwko COVID-19 w aptecznych punktach szczepień prawie 2 miliony pacjentów, jak i w ostatnim czasie do końca marca zaszczepiliśmy 850 tysięcy pacjentów przeciwko grypie. I cieszymy się, że to rozwiązanie będzie jak gdyby gwarancją bezpieczeństwa farmaceuty i technika farmaceutycznego podczas wykonywania zadań zawodowych. I mam ogromną prośbę do parlamentarzystów o procedowanie tych zmian, tej ustawy w bardzo szybkim czasie. Mam nadzieję, że może nawet dzisiaj bylibyśmy za to jako grupa zawodowa bardzo wdzięczni. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. No jest. Fajnie.
Dobra.